Choroby grzybowe mogą być poważnym zagrożeniem dla upraw zbożowych. W wyniku ich występowania może dojść do straty plonu na poziomie od 10 do 20%, a w warunkach sprzyjających ich rozwojowi straty mogą dochodzić nawet do 50%. Choroby grzybowe nie są również anonimowym problemem dla producentów rzepaku oraz kukurydzy. Szczególnie ci ostatni są w trudnej sytuacji z uwagi na niewielki wybór środków do ochrony. Kukurydza stała się w Polsce jedną z najważniejszych upraw. W ciągu około 20 lat osiągnęliśmy powierzchnię około 1 000 000 hektarów. I o ile problem ochrony herbicydowej kukurydzy jest bardzo dobrze znany, to kwestia chorób grzybowych jest mało znana czy wręcz zaniedbywana. Okazuje się, że na świecie w kukurydzy może występować blisko 400 patogenów. W Polsce stwierdzono wiele z nich, takich jak głownie choroby liści typu żółta plamistość, drobna plamistość, helmintosporioza, rdze, jak również choroby kolb typu fuzariozy. Choroby te średnio mogą zabierać 20-30% plonu, natomiast w warunkach szczególnie sprzyjających, ekstremalnych, straty mogą dochodzić nawet do 80%. Sytuacja producentów rzepaku nie jest łatwiejsza. Największym zagrożeniem dla tych upraw są m.in. czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa czy szara pleśń. Aby ustrzec się przed skutkami chorób grzybowych, warto korzystać z dostępnych form ochrony chemicznej. Pierwszą linią obrony są zaprawy nasienne. Jeszcze ważniejszą rolę pełnią zabiegi fungicydowe przeprowadzane w trakcie sezonu wegetacyjnego. Preparatem, który z powodzeniem może być stosowany zarówno w zbożach, rzepaku, kukurydzy, jak i w uprawach warzywnych, jest Tazer 250 SC. W przypadku rzepaku zabezpiecza przed czernią krzyżowych, szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową, czyli przed grupą chorób, które stanowią największe zagrożenie dla tej uprawy. Podstawowa dawka tego preparatu to 1 litr na hektar, z kolei w mieszaninach nawet pół litra na hektar. Stosuje się go od początku do końca fazy kwitnienia. Zabieg można opóźnić w przypadku wystąpienia czerni krzyżowych. Lista chorób występujących w zbożach, przeciw którym warto stosować fungicyd Tazer 250 SC, jest dość długa i oprócz dobrze znanej septoriozy paskowanej liści pszenicy obejmuje wszelkiego rodzaju plamistości oraz septoriozy liści i plew. Jest również wyjątkowo skuteczny przeciwko rdzy brunatnej i rdzy żółtej pszenicy oraz rdzy karłowej jęczmienia. Podstawowa dawka Tazera w zbożach i rzepaku wynosi 1 litr na hektar, natomiast w mieszaninach stosuje się mniejsze dawki preparatu. Z kolei w uprawie kukurydzy zalecana dawka wynosi 1 litr na hektar. Preparat aplikuje się od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków. Rośliny potraktowane Tazerem dodatkowo zyskują zdolność bardziej efektywnego wykorzystania azotu, a proces fotosyntezy przebiega z większą intensywnością. W efekcie, oprócz wysokiej skuteczności fungicydowej, preparat ten zapewnia większy plon o lepszej jakości. Dlatego profilaktyczne stosowanie Tazera, nawet przy braku porażenia, jest w pełni uzasadnione.